To urządzenie nazywa się TIAC. I nie wiem, czy działa. Jeszcze go nie włączałem, a prawdopodobnie nie działa. Kupiłem je tam na jakiejś giełdzie staroci. Zawsze chciałem mieć to urządzenie. Może nie akurat ten model, bo to kilka takich urządzeń jest produkowanych w tej formie, w tej budowie. Kilka modeli z USB na przykład. Tu mamy jakiś problem, bo wyłamana jest listewka, ale można ją pokleić. To, niestety to tworzywo, taki bardzo amerykański styl, to tworzywo jest bardzo łamliwe. Chwila nieuwagi. Poza tym też widać, że to polistyren jest lekko porysowany. Nie wiem, czy uda mi się to doprowadzić do odpowiedniego wyglądu. Mamy tutaj o niedziałającą gałeczkę. W dół działa. To może sprężynka, bo coś się zepsuło. Przycisk power jest uchylny. I jeszcze pewnie standby na tym jest. Nie wiem, nie rozbierałem tego jeszcze. Mniej więcej w środku to działa. Mamy odtwarzacz AUX i tuner, sterowanie wyświetlaczem, odtwarzaczem, no i wyświetlaczem także. Timer, sleep, repeat, preset, shuffle, FMAN. Shuffle to jest odtwarzanie losowe, nie? Wyświetlacz pewnie można przyciemnić, podświetlenie. Memory, clock, adjust, czyli pamięć i ustawienie zegara. Czyli ma funkcję budzika, rozumiem. Tutaj do góry jest snooze, a jeszcze wyżej jest kieszeń na odtwarzacz kompaktowy. Majestatycznie się podnosi. O, komar. Komara nie ma. O. Tak to wygląda z przodu. Obniżmy nieco. I zobaczmy, jak wygląda to z tyłu. Bass control, bo to ma niskotonowy głośnik na dolnej ściance. Prawdopodobnie bass reflex, bo widziałem jakiś wylot dziwny. Antenka pewnie jest na tym druciku. Wejście AUX. Są modele z USB i są modele chyba z Wi-Fi jeszcze. Nie pamiętam. Bądź co bądź. To jest dosyć popularne radyjko. Swego czasu widziałem reklamę chyba w Pani Domu czy w czymś takim i bardzo mi się spodobało. Słuchawki. Rozkręćmy to i zobaczmy, co się w środku znajduje. Tutaj jest taka antenka na przewodziku, który trzeba odwiązać, żeby zdjąć tylny panelik. Takie rozwiązanie nieeleganckie. Już mnie to irytuje, ten przewód. A co będzie dalej? Tak jak mówiłem, polistyren. Jest to do spolerowania trochę, ale nie tak mocno, żeby zetrzeć te napisy, nie? No, zobaczymy. To jest moje urządzenie, więc zastanowię się, jak je doprowadzić do glancu. Co tu mamy? To można zdjąć. Widzę, że tak. Mamy jakąś płytkę radioodbiornika prawdopodobnie, może wzmacniacza. Tu mamy radio. Tu ta płytka. To jest radio. W środku. Tu może być wzmacniacz. Powolutku trzeba to rozkręcić. Po zdjęciu obudowy przedniej tak to wygląda. Ja po prostu chcę zobaczyć, czy nie ma gdzieś wypalonych miejsc. A potem dopiero to odpalić. Czyli czy nie ma gdzieś na przykład spalonych tranzystorów. Układów scalonych, bo to widać, jak na przykład wybuchły albo eksplodowały, czy nie ma wylanych miejsc. Tu już widzę, że klej słynny jest ten, który powoduje korozję. I dopiero potem załączę to do sieci. Prawdę mówiąc, wszystkie sprzęty powinno się sprawdzać od tego. Więc nie mamy spalenia żadnego elementu. Układ scalony też nie wygląda na wybuchnięty. Też przedzwoniłem sobie wszystkie nóżki. Raczej zwarcia nie ma. Diody. Jakieś stabilizatory tutaj są.
jeden przedzwoniony, drugi przedzwoniony, lichej jakości i kondensatory. No to jest tani sprzęcik, nie? Tutaj mamy taki układ scalony, tam jest Toshiba coś. IC. Nie wiem, nie mogę rozczytać. Trochę tranzystorów. Wzmacniaczy operacyjnych. Bądź co bądź, można to z powrotem złożyć. Tymczasowo. Tego na razie się pozbywać nie będziemy. To trzeba przygrzać tak naprawdę, żeby zrobić cokolwiek z tym. Tutaj jest jakiś pęknięta dioda. Tak, tu jest pęknięta dioda prawdopodobnie. Muszę sobie ją przedzwonić. Jak się okazało, dioda jest sprawna, tylko po prostu warstwa kleju, która była na diodzie, tego kleju tam w głębi, odbarwiła mi ją tak, że mi się wydawało, że jest pęknięta. No to mogę to złożyć i sprawdzić sobie, czy to gra. Nie wiem, czy jest sens zmieniać te elementy. No na pewno ten klej wyczyszczę. Jak będzie działało, to po prostu będę tak użytkował. Tutaj mamy taką informację, że bezpiecznik na 130 stopni jest, więc przedzwoniłem sobie uzwojenia. Piszczy mi, więc nie są rozwarte. To chyba z tym drugim bezpiecznikiem piszczy. No, czyli nie jest źle. Załączyłem to sobie do prądu. Jakieś tam napięcia mam. I na przykład dajmy sobie tutaj. Czyli coś tam jest, jakieś 19 V widziałem. Jeden stabilizator mi nie działa. Na wejściu mam 7. O, działa. Na wejściu mam 14, na wyjściu mam 7. Drugi stabilizator też 5 V działa. Ale nie mamy reakcji urządzenia. Może podświetlenie nie działa, nie wiem. To tutaj też nie reaguje w ogóle. W ogóle jest zabrudzone te oczko, ale to tam już mniejsza o to. Nic. Ani cyk cyk, ani nic. Tu zrobiłem to, a po prostu ktoś tu uderzył. No cóż, będzie trzeba poszukać usterki. Ogólnie urządzenie działa, odbierze jakiś czas. Ale nie działa mi na przykład tuner. Nie mogę go załączyć. Tutaj mam schemat. Trochę jest niezgodności między stanem na PCB. SLD90. SLD90. Niby jest jakaś bateria. Baterii nie ma. Klawiszy też jest mniej. Nie ma klawiszy, które by odpowiadały za programowanie stacji. Ale myślę, że ta część tutaj jednak będzie się zgadzała. Czyli raczej mamy tą sekcję tutaj. Jakie mamy klawisze? Power, volume up, volume down. CD. Tu ten tuner AUX. Display, czyli te klawisze tutaj. Więc raczej to będzie ta część. Shuffle memory. Tak. Więc odnosimy się do tej części schematu, może były dwie wersje. Tutaj mamy klawisz power i on nam zwiera AD1, czyli adres pierwszy do masy. Tu mamy GND. Czyli polecenie tutaj to zwarcie linii adresowej pierwszej do masy. Inne są zwierane przez oporniki, jak widać. Linia adresowa pierwsza, KI adres. One to nam zwiera na tej płytce tam jedną z końcówek do masy. Teraz tak, mamy coś takiego jak szum w głośnikach, czyli wyciszanie wzmacniacza
Tutaj mamy schemat. Wyciszenie tego wzmacniacza nam nie działa. Tu jest VCC, czyli zasilanie bezpośrednio z mostka. I wzmacniacz jest przez cały czas pod prądem. Jest tylko wyciszany tym tranzystorem. Sygnał na wyciszenie idzie sobie właśnie skąd? Prawdopodobnie gdzieś tu miód musi być. Tu jest miód. I on tam gdzieś krąży. To sobie przeanalizuję. Istotne jest, żeby teraz pokazywać, co jest co. I sygnał miód, jak to po naszym mówią. Tu jest sygnał miód. I on sobie idzie bezpośrednio, żeby się nie zgubić, bezpośrednio z wyjścia układu scalonego. O. Co muszę sprawdzić? Czy napięcia wszystkie pojawiają się na tym układzie scalonym? Czyli muszę mieć podpiętą tą klawiaturkę. Cili mogę sobie odpiąć, żeby mi nie przeszkadzał, bo to tylko na cili są wyjścia napięciowe, tam nie ma chyba żadnego potwierdzenia. I sprawdzić, czy mamy VDD, VSS, czy mamy w ogóle jakieś taktowanie na rezonatorach kwarcowych. Powinniśmy mieć, bo skoro zegar działa, to powinniśmy mieć, ale interesuje mnie, czemu akurat może błahostka taka, typu nie, kondensator nie trzyma pojemności, dlatego ten nie może wystartować. Sprawdzam sobie napięcia tu na tej płytce. Coś tam nawet zegarek pokazuje. Widać. Remote. To jest na sensor, ten tutaj. To sobie tu idzie. Tu powinno być jakieś napięcie zasilania. Drugi z pinów powinien mieć 5 V. Nie ma tych 5 V. I nawet 5 V nie pojawia mi się tutaj na tym pinie. To jest pin przechodzący z płyty głównej. Tutaj, trzeci. Czyli szukamy, dlaczego nie ma tych 5 V. Płyta główna, czyli ta. Nie? Tu mamy gałąź 5-7 V, której nie mamy. I dlaczego to jest tak narysowane, to ja nie mam pojęcia. Tu prawdopodobnie powinna być kropka. No bo od masy sam kondensator nam nie wyprodukuje plus 5 V. Musi pochodzić z tego stabilizatora. Ale dobra, poszukajmy go sobie. IC12. Szkoda, że nie wziąłem wydruku płytki drukowanej. Ale myślę, że to tutaj gdzieś na samej górze będzie. Po tych ścieżkach sobie dojdę. Prawdopodobnie o ten tutaj chodzi. Miałem tu jakieś napięcie, ale może się coś zepsuło. Ortodoksyjni elektronicy uważają, że to jest badziew, ale można nie mierzyć napięcia, tak? Zobaczmy sobie. Tutaj mamy 7,96. Dobra. Zamieniam miernik. Czy ten jest sprawny? Tak, ten coś będzie pokazywał. Zakres napięć stałych. V8. Nie 7,96, jak było przed chwilą. Ale mi chodzi o to, że tutaj jest 8 V, tak? Dlaczego? Bo na schemacie jest stabilizator 8-voltowy, tak? I sprawdzam, czy napięcie jest, czy napięcia nie ma. Nie chodzi mi o dziesiątki, ułamki, setki volta. Ale dobra, mamy ten stabilizator 5-voltowy. Chciałbym wam to jakoś pokazać, muszę to trochę obniżyć. Sobie wytniemy tę scenę. I teraz tak, stabilizator 5-voltów jest tutaj. 5 V wychodzi, a wchodzi nam, albo nie, 15 nam wchodzi, 5 V wychodzi. To teraz musimy poszukać, dlaczego na tej listwie z tej strony nie ma tych 5 V. I zgodnie ze schematem, pierwszy SLD plus 8 V, czyli pierwszy z nich ma 8 V.
Drugi jest CD Power, więc prawdopodobnie w tej chwili nie będziemy mieli nic na tym. Trzeci jest plus 5,7 V, czyli to, i nie mamy tego napięcia tutaj. No to muszę poszukać dlaczego, tak? No i tak eliminujemy sobie element po elemencie, idąc w stronę już wzmacniacza, czy tam może tu na płytce głównej muszę coś poszukać, czy odkręcić ją, zobaczyć, czy może tam coś się nie stało, przeanalizować to. Robimy power off, rozładowujemy kondensator, odkręcam sobie płytę tylną. Kondensatory, zasilacze, o to mi chodziło. I szukam. Włączyłem piszczyk. Patrzę tylko, czy kadr obejmuje wszystko, co bym chciał. Tak. Włączyłem piszczyk, będziecie słyszeć. Tu jest przerwa. Zaraz to oczyszczę, żeby sprawdzić i przekonać się, czy mam rację. Wziąłem sobie takie intensywne źródło światła i dostrzegłem, dlaczego tutaj jest przerwa. Tu mamy pęknięcie, tu mamy pęknięcie, tu mamy pęknięcie, czyli to urządzenie miało wypadek jakiś. Nie wiem, czy wy będziecie widzieć to, bo to światło jest dosyć intensywne, nie wiem jak sobie poradzi aparat fotograficzny z tak intensywnością. Tu mamy przecięcie. O, może przysłona już nie chwyta dobrze. O. Tu mamy pęknięcie i tu dwa pęknięcia. Ja sobie to polutuję i zobaczymy, czy urządzenie ruszy. Mógłbym nawet teraz taśmę od CD podłączyć, tylko to jest... O, tu już zrobiłem, nie? Nie wiem, czy widać z tej odległości. Są nawet dodane druciki. Na wzmocnienie, żeby się nic nie pokipściło. Tu mam ten, to jest 5 V, aha, masa. To co mierzyłem do 5 V. Tu teraz musimy sobie poradzić z tą taśmą. Nie cierpię czegoś takiego montować, no ale cóż. Nie ma dojścia, to po pierwsze. Po drugie, taśma jest delikatna, można szybko uszkodzić. To tutaj za kabelki od anteny, no i się zapętliło. Bezprzewodowa łączność ma naprawdę zalety, ale i tak gdzieś to zasilanie trzeba podłączyć. Tu mamy zaizolowane, tu no zamknij to ładnie i premiera. Yeah! Widać? Coś tam zaprzęczało CD. Czy co ja wam przestawię aparat? Mamy to, ale owszem, wyłączyć możemy, ale nic z tego więcej nie osiągniemy. Coś tu więcej będzie działać. Jak widzicie, tuner też nie chwyta. Więc jeszcze mamy kilka problemów do rozwiązania. O, slip działa. Czy odliczanie, przestawianie tego. To co mamy, repeat, random. To działa przy... O, timer. Przy radiu. Wolumen też działa. Tu jest up, tu jest down. Nie, odwrotnie, tu jest down. Wyciszmy sobie to. No cichutko teraz jest. A to co to jest? Next. Trudno mi powiedzieć. Stop, play. To jest taki klawisz reset. Może potem będzie coś lepiej działało. Nic, pewnie jeszcze brakuje jakichś napięć, no to trzeba to dalej poszukać. W końcu bądź trochę uruchomiłem, udało mi się co nieco. O! Mówiłem, resetować trzeba.
Voilà, sukces! Teraz jak to się stroiło? Dziewięćdziesiąt sześć cztery powinno coś być. Nawet ładnie odmiera. Dzienników do prasy, prawda? Tak, tak, zdecydowanie. Tak naprawdę research tak zwany był najtrudniejszą częścią jeszcze w tej książce, bo zajęło mi to mniej więcej 6-7 miesięcy. No i taka ciekawostka, ta książka, szczególnie oczywiście dialogi i sam jest w Gwarze. O, właśnie, Gwara Wielkopolska. Oj, nawet sam automatycznie wyszukuje. Ucieszyło mnie to. O, zaraz, nie love me tonight, bo mi zaraz wytną ten. Mam nadzieję, z udziałem. ID zrobi się, nie? Wiecie o co chodzi, bo po prostu nie muszę zobaczyć. Tu jest down? W najdłuższym okresie artystycznym. Dobrze. Ja wiem, że w tym wyświetlaczu odbija się ten aparat. Moja koszulka. No ale to niestety tak, mają lustrzane powierzchnie. Czyli widzicie. Jaka była procedura sprawdzenia tego radia? Najpierw, czy nie mamy popalonego niczego, tak? Tych pęknięć nie zauważyłem. No bo nie było nawet jak to zauważyć, ja tylko pobieżnie oglądałem ten, tą płytkę i przyniosłem sobie schemat i sprawdzamy, tak? Na tych klawiszach powinno być jakieś napięcie tu do tego czujnika. Nie było tego napięcia, więc sprawdziłem sobie przez tamtą płytkę. Tam, która tutaj jest od, to jest procesor razem ze CD, taka płytka. To sprawdziłem, tam nie wchodziło mi napięcie. Nawet z listwy tej, co mamy z tyłu, nie będę teraz tego wracał, nie było tego napięcia, więc po drodze aż do źródła, czyli do plus 5 V, gdzie 5, plus 5 V zmierzyłem na samym początku i było. Tak właśnie się szuka usterki. Zobaczmy, czy ten CD coś w ogóle potrafi przeczytać. Jestem w szoku, bo ta płyta jest tak porysowana. Gdzie my tu mamy play? Play mamy gdzieś tu. Tak, odtwarzam. Teraz tak, co ja muszę zrobić? Poczyścić to po prostu trochę i złożyć. No przecież nie będę inwestował pieniędzy w to urządzenie, skoro działa, ono i tak ma, nie wiem, stać w pracy na tym, żeby tam w rogu gdzieś buczało sobie, tak? Oczywiście zrobię coś takiego jak czynności konserwacyjne, czyli ten klej tam usunę, wyczyszczę trochę ten CD, wezmę go tam, przesmaruję, żeby to działało prawidłowo. Chociaż i tak jestem zdziwiony jakością tego odtwarzacza. Raz wam pokażę, jaką płytę mu wsadziłem w paszczę i on to przeczytał. Tak. Mnóstwo zadrapań, nie, to płyty, to jest w ogóle jeszcze CDR, nie? Ja tą płytą sprawdzam, czy odtwarzacze w ogóle czytają cokolwiek. Leży sobie tutaj, czy leży sobie tutaj na wierzchu, kurzy się, rysuje. O, w środku. Trzeba to wyczyścić, tam jest mnóstwo kurzu, backlight, wybaczcie, jest mnóstwo kurzu, że to nie jest taka szybka i prosta sprawa, z tą tutaj naprawą, to działać działa, to już zakończyliśmy, tu muszę wyświetlać, jeszcze poczyścić to, te zadrapania, pokleić niektóre rzeczy, tak jak od tej gałeczki tam, to co wam mówiłem, że to tutaj jest pęknięte, tylko teraz, która jest pęknięta? Co? No, któraś z nich była tutaj pęknięta, od wolumę. Czyli ta. Ta jest pęknięta, co zresztą tu widać. Trzeba to naprawić. No. I będziemy się cieszyć tym. Pokażę wam poszczególne etapy, nie wiem, czy będę coś komentował. Po prostu to, co... Aha, to trzeba jeszcze tu przykleić. Bo jest wyrwany, nie? I tutaj ta rameczka też to naprawię. No tak, nie wiem, półtorej godziny do dwóch pracy. Poklejone.
żywicą. Nie wiem, czy będzie trzymać. Komu tam się sygnał włączył? Ale i tak też nikt nie będzie w to uderzał. Tu mocno popękane to jest. Tu widać nawet tu na tym kawałku, że spęknięte. To sobie przyjrzycie się, to zobaczycie też popękane. To też jest pęknięte. Także musiało albo w transporcie kupcowi złomu upaść, przewrócić się, albo po prostu właścicielowi. Żeby wyczyścić ten styk, tam łatwiej mi silniki odlutować niż kombinować z odkręcaniem ich od górnej powierzchni. Teraz tylko prostokącik tutaj zdjąć i wyczyścić. Czyściutkie, teraz tylko przemyć i będzie dobrze. Wszystko na swoim miejscu. Także super, czemu mi to ostrości nie łapie. Teraz wózek dojeżdżając do końca z laserem da znać procesorowi, że należy zatrzymać ten silniczek tutaj. O, bo ten jest spindle, a ten jest od napędu karetki. Sprawdzone też, czy przewodzi, tej pozycji wyłącza. Tam silniczek sobie dotykał tych dwóch styków tutaj. Kręciłem trybikiem i sprawdzałem, czy zanim nie dojedzie do samego końca się złączy, pokaże mi zero oporu, nie? Tę płytkę też muszę przejrzeć, zobaczyć, czy nie ma tutaj tych klejów, czyli zdjąć ten ekran. Fajnie zrobiony ekran od magnetyczny od subwoofera. Teoretycznie, no jest to blacha miękka, magnetycznie. No dobra, to sprawdzimy sobie to, czy klej tam jakiś jest, co trzeba wyczyścić. Kondensator wymieniać nie będę, bo nie ma sensu w tym urządzeniu. Jest z 60 zł kosztowało. Także wiecie, no, trzeba te zamiary liczyć do klasy, tak? Urządzenia. Chyba, że faktycznie coś tam wymienię, jeden lub dwa, bardziej tam zasilaczu, aniżeli tutaj przed. Ładny napis stereo wrócił do łask. No dobra, rozgrywamy lutownicę, żeby pobawić się z tym, a potem z tą płytką tutaj. Tam widzieliśmy duże połacie kleju. Wygląda to nieco lepiej, chociaż wszystkich skaz mi się nie udało spolerować, na przykład tutaj. No cóż. Strasznie porypany, znaczy porysowany był ten, ta obudowa. Jeszcze spróbuję ją trochę spolerować, ręcznie już. Może będzie lepiej to wyglądało. Tego kleju tu zaobficie nie ma. Jest tylko taki klej, co gniazda były nim przyczepione. No to nawet może być i dobre rozwiązanie. Jest tak zwany ten hot glue. No ale ciężko się wypinało, nie? Trochę mi ciężko uwierzyć, że to jest Tokio Japan, czyli montaż w Japonii. Ze względu na to, jaki stan, raczej Chiny, nie? Nam się z tym kojarzą. Kondensatory są pooznaczane. Minus mamy na kropce, więc mogę śmiało je powyjmować. Bo widać, co gdzie jest. C64 na przykład. Ja mam schemat przecież, nie? C67. No i wyczyścić ten klej teraz trzeba. Kondensator jakoś tam skorodowany nie jest. Ale wyjątkowo lekki. 2200 ESR00. Czyli dobrze. Te 2354 to nie jest wielka zwyżka, jeżeli chodzi o pojemność. Teraz sobie policzę. To jest tylko 7%, więc nie ma się co tutaj roztrząsać nad tym. Kolejny z kondensatorów. Idealny. Ten miał ESR-a 500. 500 i pojemność 1000 ma następny. Został mi ten. Muszę go skrobać trochę. Ostatni z kondensatorów. Ciuteniek wyższe, zer, ale nadal w granicach normy, bo to jest właśnie ta wartość dopuszczalna. Kryminalna miałaby co robić, ktoś zostawił odcisk palca. Dobra, dosyć żartów. Tu jest tylko trochę kleju, to zaraz zrobimy. Ogólnie to tak dużo chaosu w tym jest, widzę. Te kondensatory poprzewracane. Może dlatego, że ten ekran dociskał je. Trudno mi powiedzieć. Przewód trzeba przepuścić jeszcze przez całość od napędu, od silnika pod tym ekranem.
No jest trochę chaotycznie zaprojektowane. Biegnę, powiem pod stolinie, że ktoś z prośbą tu ją czeka. Gdzie Suplica? Wiecie co to jest? Zemsta Fredry, nie? Chyba. Pod stolina? Papkin? Mocium panie, no to chyba to jest to, tak? Dziwnie trochę tak to działa, ale możemy jakieś stacje sobie poszukać, tam może były coś zaprogramowane. Timer możemy sobie odpalić, przełączyć FM-y, AM-y, czyli częstotliwościowa amplitudowa modulacja. Możemy sobie zmienić, co jest wyświetlane, jakąś memorkę możemy dać. Dobra, jeszcze płytkę, bo nie wiem, czy będzie działało. CD. Ta taśma tam jest naprawdę w fatalnym stanie, łącząca CD z płytą główną. Error. Ale co, nie czytał? Nie chce mi się tego rozbierać drugi raz. No, być może powodem tego jest, że się laser nie kręci, kółko się nie kręci tutaj. Bo co? Bo wózek laserem muszę jeszcze raz zrobić. Ale to nie teraz, to jutro. To był błąd montażu, nie włożyłem tej wtyczki. CD-k prawdopodobnie... O, naprawiony. Tak, coś mi się wydaje, że trochę za wolno kręci, ale już mniejsza o to. Byłem przekonany, że gdzieś tu widziałem reklamę tego urządzenia, no ale niestety nie znalazłem. Może nie szukam w odpowiednim roku. Bądź co bądź byłem przekonany, że reklamę to widziałem, ponieważ właśnie pod wpływem tej reklamy chciałem kiedyś stać się posiadaczem takiego urządzenia. Niestety było trochę za drogie, a teraz ze złomu. To wszystko w tym filmie. Trzymajcie się. Tak po skryptu. U mnie na kanale jest reportaż z naprawy, czy tam sprawdzenia wzmacniacza Prima Luna. Nie pamiętam już, jaki to był model. Prolong One czy coś takiego. Tutaj mamy Free and 5. Ten wzmacniacz wygląda identycznie jak tamten. Tak samo umieszczony transformator wyjściowy, dławik, tam jest transformator wyjściowy, zasilacz. Nawet kojarzę te przewody, które tu idą, oraz przewody, które idą tu do przodu z gniazd wyjściowych. Tak? Ten układ jest to układ Deep Bias, czyli on układa prąd spoczynkowy lampy w zależności od natężenia sygnału. Czy przesuwa punkt pracy po prostu. To nawet mi się kojarzy, bo tak identycznie jak tamte wzmacniacze. Czyli sprawdzone rozwiązania stosowano w różnych modelach. Zmieniały się tylko drobne elementy. Wiecie, dlaczego przestałem kupować czasopisma tego typu? To jest akurat audio wideo. Oprócz testów kabli były testy sklepów. Salony audio. No i połowa magazynu to testy takich rzeczy.